70. sesję Rady Miejskiej w Wytarzynie. Serdecznie witam Pani i Panów Radnych, serdecznie witam Pana Andrzeja Rychla, Burmistrza Miasta i Gminy, serdecznie witam Panią Danutę Pinderską, Sekretarz Miasta i Gminy, serdecznie witam Pana Andrzeja Chojnackiego, Skarbnika Miasta i Gminy, serdecznie witam Pana Adama Medeja, Dyrektora Biura Burmistrza, serdecznie witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, serdecznie witam Panią Katarzynę Czerwińską, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, serdecznie witam Panią Elżbietę Majewską, Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Nowej Sarzynie. Serdecznie witam wszystkich Państwa, którzy za pośrednictwem sieci internetowej na żywo oglądacie obrady dzisiejszej sesji. Wysoka Rado, na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszych obradach uczestniczy 18 radnych. Nieobecni to radni Krzysztof Adamiek, Eugeniusz Kolano i Edward Baj. Weryfikuję już tą informację. W sesji uczestniczy już 19 radnych. Nieobecni to radni Krzysztof Adamiak i Edward Baj, z tym, że nieobecność pana Edwarda Baja jest usprawiedliwiona z przyczyn obiektywnych. Nie mógł on wziąć udział w dzisiejszych obradach. Obrady rady są tym samym prawomocne i rada na dzisiejszym posiedzeniu może skutecznie podejmować uchwały. Wysoka Rado, dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek burmistrza miasta i gminy. W chwili obecnej odczytam treść wniosku. Nowa Sarzyna, 18 sierpnia 2023 rok. Pan Stanisław Kulej, przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie. Stosownie do artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 40 z późniejszymi zmianami, wnioskuję o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie. W porządku obrad sesji proszę ująć następujące tematy. Podjęcie uchwał. 1. W sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Nowej Sarzynie. 2. W sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu przyjmowany do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Czy w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków i 4. W sprawie zmian w budżecie gminy Nowa Sarzyna 2023 rok. Załączenie projektu uchwał. Podpisany burmistrz miasta i gminy Andrzej Rychel. Wysoka Rado, wprowadzam porządek obrad 78. sesji w brzmieniu jak w zawiadomieniu o tej sesji. Czy do przesłanego radnym porządku obrad ktoś z radnych, względnie pan burmistrz, chce wnieść propozycję jego zmian? Jednocześnie informuję, że ponieważ jest to sesja nadzwyczajna, zwołana w tym wypadku na wniosek burmistrza miasta i gminy, stąd zgodnie z dyspozycją artykułu 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, w przypadku wniosku o zmianę porządku obrad złożonego przez radnego, abym taki wniosek mógł poddać pod głosowanie celem uzyskania bezwzględnej ustawowej większości głosów Rady Miejskiej, potrzebna jest uprzednia zgoda wnioskodawcy zwołania tej sesji, czyli w tym wypadku burmistrza miasta i gminy. Czy są propozycje zmiany porządku obrad? Nie widzę, wobec tego odczytam porządek obrad, który w dniu dzisiejszym będzie realizowany przez Radę Miejską, a przedstawię się on następująco. Punkt pierwszy. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Nowej Sarzynie. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu przyjmowanej do obliczenia wysokości zwrotu kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli oraz do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminy ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków i punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowa Sarzyna na 2023 rok. Wysoka Rado, przystępujemy do realizacji porządku obrad i punktem pierwszym jest podjęcie uchwały, która nosi numer 78/631/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Nowej Sarzynie. Stosowny projekt uchwały każdy z radnych otrzymał w wymaganym terminie. Prosiłbym Panią Dyrektor o przedstawienie uzasadnienia dla tego projektu uchwały. Pani Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Proszę uprzejmie. Szanowni radni, panie burmistrzu, panie przewodniczący, uchwała o powołaniu trybu i sposobu powołania nowych członków zespołu interdyscyplinarnego wynika z nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
W tym roku była podjęta ustawa zmieniająca ustawę. Teraz ma to nazwę ustawa jako przemoc domowa. Wiązało się to z potrzeb gdzieś zgłaszanych w społeczeństwie w związku z takimi zjawiskami jak przemoc w rodzinie, przemoc domowej. Ta ustawa określa tryb i sposób powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Zespół spotyka się dwa razy, raz na dwa miesiące. Ma wgląd w niebieskie karty założone przy sprawach związanych z przemocą i wnoszę o poprawkę w punkcie 4 na punkt 7. Taka się wydarła po prostu mała zmiana. W paragrafie 4, bo dwukrotnie jest ten paragraf faktycznie w tekście uchwały, więc paragraf 4, ten końcowy, otrzymuje oznaczenie jako paragraf 7, tak? Tak. Okay. Tak, zgadza się, 7. To wszystko, tak? To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Rady ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję, poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały o numerze 78/631/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Nowej Sarzynie wraz z autopoprawką zgłoszoną do tego projektu uchwały. Proszę o głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, a więc wszyscy radni obecni na dzisiejszym posiedzeniu. Za przyjęcie uchwały głosowało 19 radnych. Nikt nie był przeciw przyjęciu tej uchwały, jak też nikt nie wstrzymał się od głosowania. Wysoka Rada, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę o numerze 78/631/2023. Wysoka Rado, punkt drugi porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu przyjmowanej do obliczenia wysokości zwrotu kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli oraz do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Projekt uchwały nosi numer 78/632/2023. I proszę panią sekretarz Danutę Pinderską o przedstawienie uzasadnienia dla tego projektu uchwały. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, po raz kolejny przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego podejmujemy uchwałę związaną z określeniem stawki za 1 km przebiegu pojazdu związanej ze zwrotem kosztów przewozu dzieci przez rodziców do ośrodków kształcenia. Ta zmiana, która co roku następuje, tej stawki, wynika z nowelizacji rozporządzenia wydanego przez ministra infrastruktury, ponieważ zmienia się to rozporządzenie, a stawka, którą podejmuje uchwała gminy, nie może być niższa od tej, którą proponuje minister infrastruktury. Stąd też po raz kolejny dostosowujemy tą naszą uchwałę do zapisów wspomnianego rozporządzenia. Dodam tylko, że w niniejszej przedstawionym państwu uchwale proponuje się, że określenie tej stawki, proponuje się określenie stawki właśnie na poziomie określonej w rozporządzeniu. Stąd też nie podajemy własnej kwoty, tylko właśnie odnosimy się do tego rozporządzenia i to spowoduje, że w razie kolejnego podniesienia tych stawek przez ministra infrastruktury Rada nie będzie musiała po raz kolejny podejmować podobnej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko dodam, że ta stawka dla pojazdów o pojemności skokowej do 900 cm sześciennych za 1 km przebiegu wynosi 89 groszy, a powyżej 900 cm sześciennych pojemności pojazdu stawka wynosi złoty 15 groszy. Tak to się przedstawia zgodnie z rozporządzeniem. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z rad ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały nr 78/632/2023 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu przyjmowany do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli oraz do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Proszę o głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Wszyscy radni głosujący byli za przyjęciem uchwały. Nikt nie był przeciw przyjęciu tej uchwały. Też nikt nie wstrzymał się od głosowania. Wysoka Rada, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę numerze
78/632/2023. Witam jednocześnie kolejnego radnego. Informuję, że w chwili obecnej obradujemy w składzie 20-osobowym. Wysoka Rado, przed nami punkt trzeci porządku obrad, a brzmi on następująco. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Projekt uchwały nosi numer 78/633/2023. I proszę panią Patrycję Przytuła, kierownika referatu w Urzędzie Miasta i Gminy, o przedstawienie uzasadnienia dla tego projektu uchwały. Proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uchwałę tę podejmuje się zgodnie z paragrafem 6 uchwały nr 70/599/2023 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 6 marca 2023. Paragraf ten głosi, że decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Miejska w Nowej Sarzynie w formie uchwały na warunkach określonych we wstępnej promesie udzielonej gminie Nowa Sarzyna przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 8 marca do tutejszego urzędu wpłynęło 5 takich wniosków. 2 nasze gminne na budynek gminny w Łukowej i na zabytkową kapliczkę w Tarnogórze, 1 z parafii w Sarzynie, 1 z parafii w Woli Zarczyckiej i 1 z parafii w Łętowni. Wszystkie te wnioski przeszły pozytywną weryfikację pod względem formalnym i merytorycznym i zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. W celu podjęcia dalszych kroków związanych z choćby z wyłonieniem wykonawcy niezbędne jest przyjęcie przez Państwa uchwały właśnie tej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Pani radna Anna Kolano, proszę uprzejmie. Dobry. Ja bym miała taką prośbę, żeby, bo pewna grupa ludzi nas słucha, żeby to w szczegółach było podane kwoty, jakie zostały przydzielone na poszczególne te miejscowości. Dziękuję, tyle. Dziękuję. Kwoty są w tekście uchwały, ale myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te kwoty przytoczyć. Pan burmistrz Andrzejczyk, proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, tak jak już tu zostało to przedstawione, zwróciliśmy się z takim wnioskiem i został on pozytywnie rozpatrzony. Ogólnie na całość zadania jest to suma 1 017 000. Z tego jest 2% jako wkład własny do tych inwestycji. 1 017 000 to jest kwota dofinansowania i z tego tak, w remont budynku gminnego w Łukowej to jest 155 tysięcy. Remont kapliczki przydrożnej w Tarnogórze to jest kwota 114 365 zł. Dotacja celowa dla parafii w Łętowni. Zadanie pod tytułem malowanie ścian kościoła parafialnego w Łętowni to jest 313 991 tysięcy. Dofinansowanie dla parafii w Woli Zarczyckiej, renowacja groty Matki Bożej z Lourdes wraz z ogrodzeniem przy kościele parafialnym Woli Zarczyckiej, kwota 120 tysięcy i dotacja celowa dla parafii w Sarzynie, remont posadzki i cokołów w kościele parafialnym, kwota 313 998 zł. Tak jak powiedziałem, są to, tak jak zresztą tu pani kierownik przedstawiła, był otwarty konkurs, w którym można było składać wnioski o dofinansowanie. Oczywiście te wnioski musiały spełniać warunki, a podstawowym warunkiem to jest wpis do ewidencji zabytków. Więc każdy podmiot czy każdy właściciel, który spełniał te warunki, mógł złożyć ten wniosek i w ślad za tym my te wnioski złożyli, żeśmy o dofinansowanie z tego programu rządowego i otrzymali, żeśmy to dofinansowanie i teraz w ślad za tym zostaną podpisane umowy i będzie realizacja tych zadań.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, pan przytoczył już kwoty wraz z składem własnym. Tak, składem własnym ten 2%. Te kwoty to są całkowity koszt 100% inwestycji z tym 2% wkładem własnym. Czyli tak. To się mniej więcej przedstawia w ten sposób, że kwota dofinansowania 1 017 000, a kwota wkładu własnego około 20 000 zł. 20 000, tak to wychodzi. Tak to wygląda, ta sytuacja. Jest to program bardzo korzystny, zresztą realizowany na praktycznie w większości gmin w Polsce. Wszystkie gminy z naszego powiatu realizują tego typu programy, więc ta substancja zabytkowa, która jest tutaj gdzieś na naszym terenie, w znacznym stopniu myślę, że się poprawi dzięki tym dofinansowaniom. Teraz ogłosiliśmy jeszcze kolejny ten program, ponieważ jest druga edycja. W tej edycji chyba wpłynęły 4 wnioski. Myślę, że jeżeli zostanie to pozytywnie rozpatrzone, to będzie taki drugi etap, gdzie również dofinansowanie otrzymają te instytucje, które jakby posiadają ten zasób zabytkowy. No nasz problem polega tylko na tym, że my jako gmina tych zabytków własnych no nie mamy i tutaj większość to są zabytki, które są w parafiach i one są wpisane i są uznane jako zabytek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję nad omawianym projektem uchwały i poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały numerze 78/633/2023 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Proszę o głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, a więc wszyscy radni uczestniczący w obradach dzisiejszej sesji za przyjęcie uchwały głosowało 20 radnych, co oznacza, że nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę numerze 78/633/2023. I przed nami ostatni punkt, 4 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowa Starzyna 2023 rok. Projekt uchwały ma numer 78/634/2023. O uzasadnienie dla tego projektu uchwały proszę pana Andrzeja Chojnackiego, skarbnika miasta i gminy. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w paragrafie pierwszym wprowadza dochody, czyli środki z promesy uzyskane z rządowego programu odbudowy zabytków na realizację zadań w zakresie według złożonych wniosków. Jest to kwota 999 293 zł. W paragrafie drugim natomiast kwota ta jest rozdysponowana w powiększeniu o 2% na wartość poszczególnych zadań, za wyjątkiem zadania remont kapliczki przydrożnej w Tarnogórze, gdyż tam już kwota wkładu własnego była zabezpieczona przy budżecie gminy. Stąd też nie ma potrzeby dodatkowego zwiększenia o te 2%. Natomiast pozostałe zadania są zadaniami nowymi, stąd też każde z nich to kwota promesy plus te 2%. Zadania wymienił burmistrz, więc ja nie będę ich powtarzał, gdyż są one tożsame. Paragraf trzeci projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie stanowi o zmniejszeniach i pierwsze ze zmniejszeń wydatków, planu wydatków budżetu dotyczy środków w kwocie 18 061 zł, które są ściągane właśnie z zabezpieczonych uprzednio przy budżecie środków na remont kapliczki w Tarnogórze, gdyż teraz po uzyskaniu tych środków z promesy kwota tam zabezpieczona była ze znaczną rezerwą, z której można skorzystać, przeznaczając ją na wkłady własne do poszczególnych zadań. Natomiast drugie zmniejszenie to pochodzi ze spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Jest to kwota 24 600 zł i ona jest przeznaczana po stronie wydatków na wprowadzenie nowego zadania, na finansowanie nowego zadania pod nazwą opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków programu Interreg Next Polska Ukraina Priorytet Środowisko.
i kwota tożsama, czyli 24 600 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały numerze 78 przez 634 przez 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowa Sarzyna na 2023 rok. Proszę o głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych. Za przyjęcie uchwały głosowali wszyscy, cała 20 radnych, co oznacza, że nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę numer 78 przez 634 przez 2023. Wysoka Rado, jeszcze informuję, że kolejna sesja zwyczajna zgodnie z zapowiedzią odbędzie się w najbliższy poniedziałek o godzinie 16. Wysoka Rado, ponieważ porządek obrad został wyczerpany, dziękuję za uczestnictwo. Zamykam 78. sesję Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie.